7 minut po godzinie 11. Raz jeszcze witam Państwa bardzo serdecznie. Katarzyna Gujska. Kontynuujemy poranny cykl debat politycznych, ale również eksperckich. Teraz profesorowie w studio Telewizji Republika. Pan profesor Norbert Maliszewski, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie profesorze, ale z nami jest również w połączeniu pan profesor Michał Kuś, tak? Z Uniwersytetu. Doktor Michał Kuś. Doktor Michał Kuś, przepraszam, ale wszystkiego dobrego życzymy. Przecież kariera się dziękuję, zawsze rozwija. Bardzo politolog miło z Klubu Jagiellońskiego. Widzimy się, słyszymy. Bardzo serdecznie witam. Szanowni państwo, informacja jest, był wstrząs w kopalni redutowy. Z tych informacji, które w tej chwili mamy, bo sprawa dzieje się na gorąco, wynika, że kilkunastu co najmniej górników znajduje się pod ziemią. Nie wiemy w tym momencie, jaki jest ich stan. To jest zdarzenie sprzed dosłownie kilku chwil. Służby w tej chwili już podejmują działania i ta sytuacja jest analizowana. Jak tylko pojawią się pewne informacje dotyczące oczywiście stanu górników i rozmiaru szkód, które zapewne się wydarzyły, będziemy Państwa o tym na bieżąco informować. Szanowni Państwo, Szanowni Panowie, dzisiaj bardzo oczekiwane oświadczenie prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości, pana Adama Bodnara w sprawie, no nazwijmy to, Funduszu Sprawiedliwości, ale tak naprawdę przecież nie chodzi o sam Fundusz Sprawiedliwości i ewentualne wątpliwości związane z wydatkowaniem pieniędzy, ale chodzi o sprawy, które wywołały w Polsce i wywołują ogromne emocje. Kilkadziesiąt demonstracji w różnych miejscach Polski, w kilkunastu co najmniej, między innymi pod polskim Sejmem, związane z ogromnymi nieprawidłowościami, nadużyciami, łamaniem prawa w związku z zatrzymywaniem osób, którym w tej sprawie stawia się zarzuty. Mowa jest również o stosowaniu tortur, bowiem niektóre działania funkcjonariuszy państwa wprost odnoszą się do tego, co chociażby konwencja ONZ torturami właśnie nazywa. Do pana doktora Michała Kuzia się zwracam w pierwszej kolejności. Panie doktorze, czy ta sprawa może mieć konsekwencje takie, że wpłynie na bieżącą polską politykę? Czy też to jest coś, co tak naprawdę rozgrywa się w pewnych tak zwanych bańkach? Czyli z jednej strony są ci, którzy no, delikatnie mówiąc nie mają zaufania do działań zgodnie z prawem prowadzonych przez polski rząd, a z drugiej strony ci, którzy domagają się, jak to zręcznie ujął pan poseł Artur Łącki z Platformy Obywatelskiej, rozgonienia całej tej hołoty. On co prawda mówił o akurat sędziach z KRS-u, no ale myślę, że tę myśl można spokojnie zastosować i rozciągnąć już na inne grupy. Pan doktor Michał Kuś. Krótkofalowo obawiam się, że tak jak pani redaktor mówi, to się rozgrywa w bańkach, a wręcz przez część elektoratu Donalda Tuska jest pożądane. Donald Tusk odrobił lekcję z zarządzania takimi emocjami populistycznymi, emocjami skierowanymi w elity, z pracy z mediami społecznościowymi, czy też takim szumem w mediach. I krótkofalowo nie. Ja muszę powiedzieć, że no, mnie to absolutnie nie cieszy. Chciałbym móc powiedzieć coś innego, bo uważam, że z moralnego punktu widzenia to jest bardzo niepokojące i chciałbym, żeby obywatele mojego kraju się takimi sprawami interesowali, ale krótkofalowo to nie będzie miało wpływ na jakieś spadki poparcia dla Koalicji Obywatelskiej. Dopiero po jakimś czasie, kiedy to się nałoży na odczuwalne trudności związane z sytuacją gospodarczą, czy też z presją migracyjną, to może część Polaków sobie przypomni o tych sprawach. Natomiast no, politycznie to jest zamierzone, to jest działanie z premedytacją. Krótko mówiąc, ja myślę, że Donald Tusk po to wykreował ponownie Romana Giertycha jako taką postać zajmującą się rozliczeniami z PiS-em, żeby właśnie te rozliczenia były okrutne.
To pytanie dodatkowe i zaraz oddam głos panu profesorowi Norbertowi Maliszewskiemu. Ale czy te działania w takim razie, które no jakoś tam mniej lub bardziej, ale myślę, że jednak bardziej, to chyba dość jest czytelne, bierze na twarz i firmuje własną twarzą pan premier Donald Tusk, mogą wpłynąć na jego ewentualne szanse w wyborach prezydenckich? Bo choć na dziś wszyscy tak, i nawet pan premier, pytanie o kandydatów Platformy Obywatelskiej, to wszyscy mówią o tym, że to jest kandydat oczywisty i w dopowiedzeniu wszyscy mają rozumieć, że tym oczywistym kandydatem jest pan Rafał Trzaskowski. Ale jednak po pierwsze to nie zostało w sposób oczywisty zakomunikowane. To jest pierwsza sprawa. A po drugie, no jest jednak bardzo potężne wątpliwości, bardzo wiele osób ma, chociażby z koalicji rządzącej również, którzy twierdzą, że tak naprawdę to jest wyzwanie, do którego przygotowuje się pan premier Donald Tusk i Rafał Trzaskowski nie będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej. To znaczy, czy ta sprawa może mieć wpływ na jego ewentualną kampanię prezydencką, czy też nie? Pytanie do mnie, czy do pana profesora? Do pana doktora Michała Kuzia i za chwilę pan profesor Maliszewski. Trudno powiedzieć, szczerze mówiąc. Na pewno, ja bym powiedział, że to raczej może pomagać Rafałowi Trzaskowskiemu, dlatego że Rafał Trzaskowski może uchodzić za tego polityka bardziej ugodowego, który właśnie przyjdzie po czasach żelaznej miotły, jak to się wyraził Donald Tusk i faktycznie te działania są widoczne. Więc myślę, że jakoś tam to one mogą zwiększać polityczny apil obecnego prezydenta Warszawy, natomiast trudno powiedzieć dokładnie jak bardzo i w jakim zakresie. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedzialność, to jeszcze dodam polityczną odpowiedzialność za te nieprawidłowości, o których teraz rozmawiamy, lub zgoła szykany. Ja muszę powiedzieć tak, że jest też pewien polityczny spryt w tym, że właśnie Donald Tusk ma kogoś takiego jak Roman Giertych, człowieka z zewnątrz, człowieka, który nawet nie jest aż tak bardzo kojarzony ze środowiskiem Platformy Obywatelskiej, mówiąc delikatnie, bo jeśli te działania wymkną się spod kontroli, naprawdę doprowadzą do jakichś skutków, które już będą politycznie kompromitujące, to będzie się można Romana Giertycha łatwo pozbyć, tym bardziej, że ciążą na nim pewne zarzuty, a te śledztwa zostały zawieszone, a nie umorzone. Zostały zawieszone, bo one trwają, tylko prokurator generalny nie zwraca się o uchylenie immunitetu. To jest jakby zupełnie inna sytuacja. No w tym sensie tak. Dziękuję za poprawę. W tym sensie zostało zawieszone. I to jest stara strategia, którą opisuje już Machiavelli. To jest strategia, którą jego zdaniem zastosował Cezare Borgia w Romanii, kiedy wyznaczył sobie właśnie takiego okrutnika, niejakiego Remi Rodorko, a kiedy już on oczyścił, faktycznie dokonał czystek politycznych w tymże księstwie. Natomiast kiedy ludzie już go mieli zupełnie dosyć, to Cezare Borgia bardzo brutalnie się go pozbył. I właśnie myślę sobie, że taki los może spotkać Romana Giertycha, być może nawet w jakiejś perspektywie Adama Bodnara. I pan profesor Norbert Maliszewski. Panie profesorze, no to pytanie, które no właśnie stawiałam na początku, czyli to, czy ta sprawa oddziałuje, czy ona działa tylko w tych bańkach, o których mówimy, czyli wśród zdecydowanych wyborców jednej grupy lub zdecydowanych wyborców drugiej grupy, bo dziś pojawiło się oświadczenie pana ministra Bodnara w tej sprawie, które mogłoby sugerować, że jednak sprawa zyskuje jakieś szersze życie, no bo potrzebne było to oświadczenie, 30-punktowe, więc nie takie krótkie. Oczywiście to oświadczenie jest pisane okrągłymi słowami, ale jednak jest. To znaczy, że jakiś problem jest z tym tematem. Jeżeli chodzi o poparcie takie polityczne, partyjne, no to na ogół wpływ mają takie rzeczy, które dotyczą większych grup, czyli to są kwestie związane z portfelem, na przykład podwyżki cen gazu, energii, one bardziej wpływają na preferencje, albo coś, co dotyczy jakiejś grupy, ale też
bezpośrednio ich zasobów, czyli widzieliśmy protesty rolnicze i one zmieniały preferencje polityczne. Ale pamiętajmy, że nie tylko mierzy się preferencje polityczne, ale oceny rządów. I jeżeli chodzi o preferencje polityczne, to tutaj tych zmian dużych nie ma, ale jeżeli chodzi o oceny rządów, no to już po 100 dniach ta liczba osób, które negatywnie oceniała rząd Donalda Tuska, była wyższa niż ci, którzy mieli pozytywne sądy. Co więcej, właśnie to jest tak, że owszem, tak jak gdyby ci wyborcy Koalicji Obywatelskiej są zadowoleni z tego rządu, ale na przykład czy PSL-u, czy Trzeciej Drogi, no to już umiarkowanie coraz więcej osób wątpi. I teraz dla osób takich o umiarkowanych poglądach, takich konserwatystów, tak jak gdyby ta kwestia ma znaczenie, tak, z tego względu, że jest testem takim standardów, jeżeli chodzi o państwo. I jeżeli ktoś słucha, widzi, jak te standardy państwa są łamane, no to coraz więcej tych wątpliwości nabiera i ten negatywny wpływ może następować. To również do pana profesora kieruję to samo pytanie, bo jeżeli jest tak, jak na przykład twierdzi pan poseł Marek Sawicki, choć nie jest odosobniony w tych ocenach i przypuszczeniach, bo chociażby pojawiają się informacje, że pan premier Donald Tusk wpadł teraz na taki pomysł, żeby wyeksportować do Komisji Europejskiej pana Trzaskowskiego i tam obsadzić go w roli komisarza. To jest eksponowane stanowisko, bardzo dobrze opłacane, z później przywilejami emerytalnymi, bardzo hojnymi, więc no można powiedzieć takie miejsce, w którym jak człowiek chce dobrze już się ustawić na życie, to akurat tamto swoje marzenie zrealizuje. Ale czy w takim razie ta brutalność, jak ona może zadziałać, jeżeli hipotetycznie pan premier Donald Tusk będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydenckich? Donald Tusk jest jak taki gracz w karty, tak? Jak gdyby patrzy, jakie ma karty i wtedy albo będzie tym kandydatem, albo nie. Na razie widać, ale w pewnym momencie trzeba zaryzykować, panie profesorze. I teraz widać na razie, że jak gdyby rezygnował ze starcia chociażby z prezydentem Andrzejem Dudą. Teraz też ostatnio wypowiadał się raczej niechętnie, jeżeli chodzi o tą możliwość kandydowania, ale jeżeli zobaczy, że ta sytuacja by się zmieniała, no to ta jego postawa się zmieni. Więc ja bym poczekał i w ogóle nie przejmował się tymi deklaracjami, bo on za pół roku dopiero będzie decydować. Druga kwestia jest taka, że to, co robi Donald Tusk, no to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o te kwestie polityczne. Tak jak gdyby spycha PiS do takiego kordonu sanitarnego. O co tutaj chodzi? O to chodzi, że PiS nie ma takich możliwości koalicyjnych. Jeżeli teraz jest w tym kordonie sanitarnym, tak, no to wówczas czy oddzielone jest, czy są różnego rodzaju właśnie negatywne takie narracje tworzone. Ludzie, którzy są Bogu Ducha winni, tak, jak gdyby są zwalniani, bo kojarzą się z PiS-em, tak, albo różnego rodzaju chociażby inaczej są traktowani właśnie te osoby, które korzystały z Funduszu Sprawiedliwości. Tylko chodzi o to, żeby właśnie ten kordon sanitarny był stworzony po to, żeby PiS był za właśnie tym kordonem i te elity, te osoby, które z PiS-em są związane, po to, żeby na przykład, nie wiem, PSL, ci umiarkowani wyborcy, no nie myśleli o tym, a może właśnie warto zagłosować na PiS. I to ma znaczenie dla niego polityczne, tak? Czyli powiedzmy ten kordon to jest jakaś podstawa, tak? Jak gdyby w ogóle rządzenia Donalda Tuska, tak? I tych elit, tak? Bo ten kordon sprawia, że nawet jeżeli PiS będzie na tym pierwszym miejscu, a właśnie nie będzie miał możliwości koalicyjnych, to Donald Tusk no, ma możliwość... No dobrze, ale przed nami nie są wybory, które zakładają jakąś koalicję formalnie, koalicję rządzącą, tylko wybory prezydenckie, które są wyborami nad konkretnym człowiekiem, który ma imię, nazwisko, twarz, wizerunek i który albo się wydaje ludziom też sympatyczny, sprawczy, albo nie. Więc w tych wyborach to kim się jest
i z czym się ludziom kojarzy, jeżeli się może z czymś kojarzyć, ale akurat premier Donald Tusk może się bardzo mocno kojarzyć z różnymi rzeczami, ma znaczenie. Ja to pytanie za chwilę jeszcze skonkretyzuję wobec pana doktora Michała Kuzia, ale jeszcze podam państwu informację. Państwo widzieli ją również na pasku. Ten duży wstrząs, bo tak jest określany w kopalni Rydułtowy, no na pewno jest wydarzeniem bardzo poważnym. Tu już nie ma wątpliwości. Jest informacja o tym, że utracono kontakt z górnikami przebywającymi pod ziemią. Różne są doniesienia. Mówi się, że to jest przynajmniej kilkunastu górników, którzy są pod ziemią i z którymi w tej chwili nie ma kontaktu, ale pojawiają się też doniesienia, że ta liczba dochodzi aż do 40 osób, które w tej chwili przebywają pod ziemią w tunelach kopalni i ich los nie jest znany. Jest też najnowsza informacja, 10 osób zostało przetransportowanych, tam wylądowały 3 helikoptery medyczne pogotowia lotniczego do szpitali, więc już na pewno wiemy, że część osób udało się uratować. Natomiast jeszcze, szanowni państwo, bo to niestety nie koniec tych złych informacji, w tym rejonie zagrożonym najprawdopodobniej było jednak więcej osób, nie 40, a około 70, więc trwa akcja ratownicza. Nie wiemy nic w tej chwili o warunkach, w jakich ona przebiega. Być może jest bardzo skomplikowana. Tak to niestety bywa też, że są sytuacje, w których ratownicy nie mogą wejść ze względu na bardzo prawdopodobne narażenie własnego życia w teren dotknięty takim wstrząsem. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijać. Będziemy informować o tych najświeższych doniesieniach i ustaleniach. Pan dr Michał Kuś, politolog, Klub Jagielloński. No właśnie, wybory prezydenckie, wybory, w których nie ma koalicji, nikt nie musi z nikim zawiązywać koalicji, przynajmniej na tym wczesnym etapie. Później to też różnie bywa, bo są kandydaci, którzy odpadają po pierwszej turze, mówią, żeby głosować na tego, a wyborcy niekoniecznie słuchają się tych wskazań, więc to różnie bywa. Mamy taką sytuację, ja o tym mówię już od jakiegoś czasu, bo ona jest jednak czymś niezwykłym, że na rok przed wyborami nie znamy w zasadzie żadnego kandydata. Możemy sobie powymieniać kilka nazwisk z różnych ugrupowań, ale nie pokażemy z żadnego ugrupowania, że na pewno po pierwsze wystawi tego kandydata i że ten kandydat będzie się nazywał tak i tak. Chyba najbardziej pewna jest kandydatura marszałka Sejmu, ale w ciągu ostatniego półrocza pan marszałek raz mówił, że marzy o tym i to jest jego cel, a później powiedział, że to tak niekoniecznie jest i że nikt oczywiście nie ma przymusu kandydowania w wyborach prezydenckich, więc tutaj widać pewne wahania. Być może najmniejsze ze wszystkich, ale jednak wahania. O czym to świadczy? Jakie będą te wybory prezydenckie? Bo przecież one się tak naprawdę rozpoczną, w sensie kampanii, no najdalej za pół roku. Czy to świadczy o tym, że partie polityczne nie są pewne tego, jakie nie są pewne nastrojów społecznych. Tu się nakłada kilka czynników, również te czynniki, które, tak jak pan profesor słusznie zauważył, mają taki szeroki wpływ na wyborców, wzrost cen energii, wzrost cen, wyższa inflacja, ogólnie wzrost cen i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, a ja tu wejdę w słowo, bo posiłkując się tym stwierdzeniem pani poseł Żukowskiej z Lewicy sprzed kilku tygodni, ludzie dopiero odczują to jesienią. Właśnie, czyli wtedy, kiedy ta kampania dopiero zacznie wkraczać w kierunku linii startu. Ludzie zaczną koszty polityki obecnego rządu i częstego jego mijania się z prawdą, jeśli chodzi o obietnice wyborcze, zaczną odczuwać dopiero jesienią. I teraz to może zarówno to, jak i w przypadku Prawa i Sprawiedliwości gorszy niż oczekiwano wynik w eurowyborach i to, że te jedynki no niestety nie poradziły sobie tak dobrze, jak centrala partyjna by sobie radziła. Często wyprzedzali je kandydaci z dalszych miejsc.
To skłania obie główne partie, zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Koalicję Obywatelską, do tego, żeby zastanowić się, czy w ostatnim momencie nie postawić na jakiegoś czarnego konia, na jakąś nową twarz, na kogoś, kto się nie kojarzy, a kto jednocześnie jest na tyle zdolnym politykiem, który uniesie ciężar kampanii. No podobno takiego kandydata Prawo i Sprawiedliwość szuka. Kiedyś kimś takim był prezydent Andrzej Duda. Był człowiekiem mało rozpoznawalnym, ale bardzo wysoko ocenionym przez władze partyjne jako niezwykle zdolny i pracowity polityk i okazała się to być ocena słuszna, co przyznają nawet jego polityczni adwersarze. I teraz ja nie twierdzę, że obie partie w ostatecznym rozrachunku postawią na te czarne konie, ale widzę taki moment wahania, przynajmniej tak mi się wydaje. Szanowni Państwo, a my na moment przeniesiemy się do Sejmu. Tam jest Michał Jelonek. Dzisiaj posiedzenie Komisji Śledczej, która bada sprawę tak zwanych wyborów kopertowych. No właśnie i Michał Jelonek i jego gość. Jeżeli chodzi o tę komisję śledczą, to mamy zmianę przewodniczącego, a w zasadzie mamy nową przewodniczącą, panią poseł Magdalenę Filiks z Koalicji Obywatelskiej, ale nie o tym będę rozmawiał z moim gościem, bo jest z nami mecenas Michał Skwarzyński. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie mecenasie, Adam Bodnar wczoraj wieczorem wystosował oświadczenie dotyczące kwestii Funduszu Sprawiedliwości. Odniósł się także do tych doniesień medialnych, o których my mówiliśmy na antenie Telewizji Republika, więc do tortur, do nieludzkiego traktowania księdza Michała Olszewskiego, którego pan jest obrońcą, pan jest mecenasem. Jak pan odnosi się do tego, o czym pisał Adam Bodnar? Ja się bardzo cieszę, że pojawiło się to oświadczenie, dlatego że z jednej strony prokuratura nam, obrońcom, zabraniała wypowiadać się na temat tej sprawy, a jednocześnie pan prokurator generalny, tworząc to oświadczenie, przedstawił nam taką przestrzeń, gdzie my możemy się do pewnych rzeczy odnieść, bo będziemy się odnosili w tej sytuacji do tego oświadczenia. Otóż proszę zwrócić uwagę, że pan prokurator Bodnar w swoim oświadczeniu w ogóle nie odnosi się do tego, co my zarzucamy w kwestii Michała Olszewskiego, to znaczy tego, jak zachowywano się wobec niego w Pałacu Mostowskich, jak zachowywała się policja. Nas oświadczenie Służby Więziennej, czy nas oświadczenie ABW w tym zakresie jak gdyby nie interesuje. Mało tego, pan prokurator Bodnar nie odnosi się do istoty tej sprawy, to znaczy nie odnosi się do tego, że w takich pomieszczeniach zawsze jest kamera, to znaczy nie w samym pomieszczeniu, ale w korytarzu przed takim pomieszczeniem. I jeżeli Michałowi Olszewskiemu zapewniono pożywienie, to się nagrało. Jeżeli zapewniono mu wodę, to się nagrało. Jeżeli zapewniono mu możliwość skorzystania z toalety, to także się nagrało. I nagrało się także to, czy przerywano mu sen co godzinę i zapalano światło, czy nie. Więc niech się pan prokurator odniesie do tego, czy są takie nagrania, czy ich nie ma. Tak samo niech się pan prokurator generalny odniesie do tego, czy jest nagranie z Orlenu, jak Michał Olszewski stoi na środku stacji, a panowie jedzą hot dogi, czy takiego nagrania nie ma. Niech się pan prokurator Bodnar odniesie do tego, czy do Pałacu Mostowskich było złożone zamówienie na specjalną dietę, bo ksiądz Michał Olszewski jest na specjalnej diecie, czy takiego zamówienia na taką żywność nie było. To są wszystko dowody materialne, to są wszystko dowody z dokumentów. Mało tego, o takie dowody wystąpił sąd rejonowy, żeby to wszystko przedstawić. Mało tego, sąd rejonowy wystąpił także do ministra sprawiedliwości, żeby w zasadzie usunął fałszywy komunikat z własnej strony poprzedni, jakoby nie było rozpoznawane zażalenie na zatrzymanie księdza Michała, bo sam sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa napisał do ministerstwa, że on rozpoznaje takie zażalenie. To jest wprowadzanie opinii publicznej w błąd. I jeżeli my przeczytamy to oświadczenie nocne pana prokuratora Bodnara, to tam jest jeszcze jedna rzecz zaskakująca. Mianowicie w punkcie trzecim tego oświadczenia proszę zwrócić uwagę, że pan minister Bodnar sam przyznaje, że zmieniono ustawę, żeby rozszerzyć sposób przyznawania środków z Funduszu Sprawiedliwości. No jeżeli zmieniono ustawę, to jak jednocześnie można stawiać zarzuty, że ktoś popełnił przestępstwo? Skoro zmieniono ustawę, to stosował się do tej ustawy. Ale to nie jest najciekawsze w tym oświadczeniu. Proszę przeczytać punkty, proszę państwa, od 16 do 18. Tam jest najciekawszy wątek, który ujawnił pan prokurator Bodnar, gdzie prokuratura dopatruje się przestępstwa dotyczącego Profeto. Otóż w tym oświadczeniu wynika, że doszło zdaniem pana ministra Bodnara do przestępstwa dlatego, że wybudowano archipelag wolności i w przyszłości ten archipelag wolności być może będzie realizował swoje zadania w sposób odmienny niż przewiduje to Fundusz
Fundusz Sprawiedliwości, czyli my tak naprawdę mamy zarzuty Michała Olszewskiego kierowane w taki sposób, według tego oświadczenia, że te przestępstwa mają być popełnione dopiero kiedyś, jak już ten archipelag sfinansowany z funduszu powstanie i wtedy te środki będą wydatkowane w zły sposób. No to proszę Państwa, przypomina pewien film, Raport Mniejszości, że my każemy na przyszłość, tak? No my już przewidujemy, jakie będą w przyszłości popełniane przestępstwa przez niecnego księdza Michała Olszewskiego. W związku z tym dzisiaj my już stosujemy areszt, w związku z tym my już dzisiaj mówimy, że on jest winny. Tworzymy spoty, normalne spoty kampanijne jako partia polityczna wobec księdza. No to nie ma nic wspólnego z wymiarem sprawiedliwości, nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. I proszę także zwrócić uwagę, że no, w tym filmie Raport Mniejszości no, generalnie przyszłość przewidywała Agata, a tutaj mamy tego pana, który przewiduje przyszłość, to jest pan Kleks, czyli Tomasz M. To on przewiduje tą przyszłość i też w oświadczeniu pana ministra jest bardzo dobre zdanie, że to on był dyrektorem Funduszu Sprawiedliwości i to on odpowiada za to, jak były wydatkowane z niego środki. To, że on wprowadzał ewentualnie w błąd swoich mocodawców, to będzie jego własna odpowiedzialność. W tym oświadczeniu, mam je przed sobą zresztą, Adam Bodnar pisze, że osoby, które zostały, no, które, wobec których prowadzone są czynności czy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, zostały objęte w areszcie śledczym przewidzianą przez prawo, uwaga, szczególną ochroną w warunkach zwiększonej izolacji i zabezpieczenia. Po pierwsze, jeżeli mówimy o Michale Olszewskim, to my nie mówimy na etapie tymczasowego aresztowania. Ja się pytam, jakie są warunki prawne, jaka była podstawa prawna do takiego traktowania w czasie zatrzymania. My mówimy o osobie, która do dzisiaj korzysta z domniemania niewinności i mówimy o etapie, kiedy ta osoba nie była tymczasowo aresztowana. Jaki przepis prawa pozwalał go tak traktować, bo takiego przepisu po prostu nie ma? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli my mówimy o bezpieczeństwie, no to państwo nie może działać w ten sposób, że zapewnia, proszę państwa, bezpieczeństwa, że traktuje nas, nasze bezpieczeństwo w zakładzie karnym, w areszcie śledczym z powodów bezpieczeństwa, traktuje nas jako niebezpiecznego więźnia. No przecież to jest jakiś kuriozum. To nie może funkcjonować w ten sposób. Bycie o statusie więźnia niebezpiecznego, to proszę państwa, są bardzo duże rygory wchodzenia, wychodzenia z celi, bardzo duża ilość przeszukań, przeszukań także osobistych, nago jest taki więzień przeszukiwany. No to są rygory, które są stosowane oczywiście zasadnie wobec spraw, którzy niczym nie ryzykują i mają bezwzględne dożywocie albo bardzo wysoką karę i, no, i mogą zaatakować funkcjonariuszy służby więziennej. Ten środek jest oczywiście zasadny, no, ale nie w tych przypadkach. Proszę także zwrócić uwagę, że wszystkie te rzeczy, które ja wymieniłem, czyli brak dokarmiania, brak wody, brak toalety, brak snu, każde z nich samodzielnie było oceniane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Ja w piśmie do sądu wskazałem konkretne orzeczenia z konkretnymi sygnaturami, że to nie jest nieludzkie traktowanie, że to są tortury. To jest ta skala. Jeżeli my popatrzymy z drugiej strony na to, co się działo z tymi paniami, to nie są moje klientki, ja to oczywiście znam tylko z przekazu medialnego, te wątki, no ale zabranianie różańców. No to są rzeczy, które cofają nas historycznie do tragedii II wojny światowej. No to na terenie Polski to tak naprawdę tylko władze okupacyjne zabraniały posiadania różańców w celi. A tutaj mamy taki przypadek. Mamy sytuację taką, że mężczyźni patrzą, jak kobieta bierze prysznic, patrzą, jak ona korzysta z toalety. No to są rzeczy, które są poza skalą. Przepisy zabraniają wprost takiej sytuacji. I proszę też zwrócić uwagę na postawę. Bo to jest też istotne. Jeżeli to byliby ludzie, którzy rzeczywiście ukradli 100 baniek, tak jak próbuje się to przedstawić, to ci ludzie malują ikony w więzieniach, tak jak pani Urszula, odprawiają msze za swoich prześladowców, jak ksiądz Michał, chcą mieć różańce w celi, jak kolejna współpodejrzana. To są ludzie, którzy mają z jednej strony poczucie, że ukradli 100 milionów, tak, i z drugiej strony odwołują się do takiej wartości. No proszę samemu ocenić, gdzie tutaj prawda leży, jak ta rzeczywistość wygląda. Panie mecenasie, jeszcze zapytam, bo wiem, że pan jako obrońca no, złożył zażalenie na przedłużenie tymczasowego aresztu przez pana prokuratora Piotra Woźniaka. Co ciekawe, to jest ten sam prokurator, który przed laty również takie środki zapobiegawcze bez żadnego wyroku, bez konkretnych zarzutów przedłużał taki areszt dla kibiców. Pytanie, jaka jest szansa na to, żeby ksiądz Michał Olszewski no, wyszedł, żeby ten areszt uchylić? Znaczy, proszę państwa, no jeżeli chodzi tutaj o prawo do sądu, no to my liczymy tak naprawdę na to, że będziemy musieli na końcu i tak odwoływać się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dlatego, że przecież dla każdego od początku było jasne, że jest to sprawa o charakterze politycznym. No mam nadzieję, że już po spocie Platformy Obywatelskiej nikt nie będzie kwestionował, że to jest sprawa o charakterze politycznym. No mam nadzieję, że to jest już pewne. I jednocześnie
w sytuacji stosowania poprzedniego aresztu orzeka sędzia, który był wiceministrem w rządzie Donalda Tuska. Teraz areszt w pierwszej instancji stosuje sędzia, wobec której męża toczy się postępowanie o zorganizowaną grupę przestępczą, czyli ona, ryzykując niestosowanie tymczasowego aresztowania wobec księdza Olszewskiego i innych współpodejrzanych, ryzykowało to tym, że prokuratura krajowa zastosuje areszt wobec jej męża. I teraz sprawa w drugiej instancji trafia do sędziny, która była, moim zdaniem oczywiście, żeby to było jasne, nie powinno się przenosić sędziów karnie z wydziału do wydziału, ale była przeniesiona za czasów PiSu z wydziału karnego do innych wydziałów bez swojej zgody i teraz wróciła do orzekania w wydziale karnym. I teraz ta pani sędzia będzie rozpoznawała zażalenie w drugiej instancji. No proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ona jest, czy nie jest skonfliktowana ze Zbigniewem Ziobro i z poprzednią ekipą rządzącą. Prawo do sądu nie polega na takich układankach. To znaczy ja nie rozumiem, jakim cudem mogło dojść do sytuacji takiej, że tylu sędziów w taki sposób w tej sprawie orzeka. Jednocześnie byli sędziowie inni, którzy wyłączali się z kuriozalnych powodów. No oczywiście bojąc się linczu medialnego, bo nie miejmy złudzeń, o co chodziło, i nacisku ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości w tej sprawie. Proszę Państwa, no posiedzenie będzie w przyszłym tygodniu, 18 lipca, przed sądem apelacyjnym. Na pewno będziemy z mecenasem Wąsowskim informowali o wyniku tego posiedzenia. Bardzo dziękuję. Tyle mecenas Michał Skorzyński, obrońca księdza Michała Olszewskiego. My teraz oddajemy głos do studia. Bardzo serdecznie dziękuję. W Sejmie Michał Jelonek i jego gość, pan mecenas Michał Skwarzyński, jeden z obrońców księdza Michała Olszewskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, bo to jest komentarz do dzisiaj opublikowanego oświadczenia ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, który rzeczywiście, tak jak podkreślił pan mecenas, nie odnosząc się do konkretnych sytuacji, nie odnosząc się do konkretnych podnoszonych zarzutów przez czy to obrońców, czy to tymczasowo aresztowanych, pisze tylko ogólnie, że wszystko jest w porządku. Najwyższa staranność została zachowana i on nie widzi żadnych podstaw do tego, żeby tu mieć jakiekolwiek wątpliwości, ale my powracamy do rozmowy. Pan doktor Michał Kuś w połączeniu, pan profesor Norbert Maliszewski w studio Telewizji Republika. Panie profesorze, do pana jeszcze jedno pytanie. Ta kampania wyborcza będzie też kampanią wyborczą, w którym no, z oczywistych względów prawnych urzędująca głowa państwa nie będzie już kandydować, ale cały czas cieszy się ogromną popularnością, ogromnym zaufaniem społecznym. Pan prezydent Andrzej Duda nie stracił tego zaufania, no co też jest żywym potwierdzeniem, żywym dowodem na to jest to, że ma drugą kadencję. Natomiast czy pana zdaniem Zjednoczona Prawica jest w stanie przeprowadzić tę kampanię wyborczą, prezydencką, z jakimś nowym przez siebie wskazanym kandydatem, bez poparcia głowy państwa? Wiemy, że te relacje są różne, raz bardziej napięte, raz mniej, no ale mimo wszystko to jest dokładnie ten sam obóz polityczny, który nieraz udowodnił, że potrafi działać razem i w tych najważniejszych dla Polski sprawach, przynajmniej tak jak je rozumie ten obóz polityczny, no to współdziałanie było bardzo dobre też. Jakby policzyć odsetek takich liberałów i konserwatystów w polskim społeczeństwie, to on jest dosyć podobny i pytanie jest takie, kto potrafi te swoje grupy zmobilizować. Jeżeli chodzi o pana prezydenta Andrzeja Dudę, to jest to postać, która no, potrafi wyborców mobilizować i wydaje się, że jego udział w tej kampanii jest wskazany. Wracając też do tych wcześniejszych pytań, no to jest prawda, że Donald Tusk będzie się, jak to się mówi popularnie, zużywać, tak? Czyli coraz więcej grup będzie niezadowolona, no bo nie wiem, bo będą kolejne podwyżki, bo przecież każdy wiedział, tak, że przy wzroście wydatków na zbrojenia do 4% PKB i na rosnących wydatkach, jeżeli chodzi o NFZ, to nie ma możliwości realizowania 100 konkretów. Jeżeli ktoś po prostu był dziennikarzem i tego nie rozumiał i traktował poważnie 100 konkretów, no to wydaje się, że no nie działał w dobrej wierze i nie wykonywał dobrze tego zawodu, tak? Bo to było po prostu niewiarygodne. I teraz to będzie powód, dla którego no jednak na Donaldzie Tusku będzie ciążyć ten brak wiarygodności. I moim zdaniem w zależności od tego, kto będzie właśnie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, to będzie też i decyzja Donalda Tuska, czy on będzie startować, czy nie. Jeżeli będzie miał poczucie, że właśnie
ma szansę wygrać, no to Rafał Czyli Platforma Obywatelska będzie czekać na wyłonienie kandydata Prawa i Proszę Sprawiedliwości. Proszę nie spodziewać się, że przed wakacjami ktoś teraz będzie ogłaszał. Nie, ja się nie spodziewam, że przed wakacjami, no, tak ale było z 800 plus, tak, że przed wakacjami ktoś ogłosi. Zastanawiam się, czy jesień to jest ten czas, w którym... Jesień to jest ten czas, w którym będziemy dużo więcej wiedzieli i w zależności od tego, kto będzie startować jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości, Donald Tusk policzy, zastanowi się i wtedy właśnie oceni. Natomiast no, Donald Tusk byłby łatwiejszym dla Prawa i Sprawiedliwości przeciwnikiem niż Rafał Trzaskowski, bo on sobie po prostu teraz siedzi z boku i się nie zużywa, tak? W sensie, że nie... Siedzi z boku oczywiście Rafał Trzaskowski, a nie premier Donald Tusk. Premier Donald Tusk poza tym już wcześniej był premierem, więc dla przynajmniej części wyborców ten bagaż z jego wcześniejszego premierostwa też jest bagażem obciążającym, bo pewno młodzi wyborcy inaczej na to patrzą. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję. W studio pan profesor Norbert Maliszewski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a w połączeniu pan doktor Michał Kuś, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, za chwilę dyskusja, no właśnie ciąg dalszy. Dzisiaj ważna rocznica związana ze zbrodnią wołyńską. To Trudny temat, jeżeli chodzi o odkrywanie tej historii, ale również trudny temat związany z jej upamiętnianiem, chociaż też w pewnym sensie upublicznianiem w takim pełnym, prawdziwym wymiarze. To dosłownie za moment.